Józef Ignacy Kraszewski, profesor Milczek. Czyta Patryk Chmura. Mało komu znana postać. Mój Boże, nawet nie bardzo stare rzeczy tak się łatwo zapominają. Półroczny grób to już często zagadka, a z wielu żyjących po 50-leciach garstka popiołu i czcze nazwisko, jeżeli i ono zostanie. Tak się to pono stało z tym poczciwym profesorem, Milczkiem. Nie było to jego właściwe nazwisko, ochrzcili go niem studenci. Myśmy go na ławach uniwersyteckich zwali panem Damianem Palcewiczem. Już wówczas, gdyśmy z nim razem na lekcje Kapellego i Municha chodzili, Palcewicz potajemnie brał się do pióra. Ale to była tajemnica stanu, sekret, który przypadkiem tylko pochwycić ktoś zdołał. Wstydził się tego i zapierał. Byłem z nim bliżej, więc po długich naleganiach przyznał mi się wreszcie, że rzeczywiście pisać zamyśla. Bo to widzisz, rzekł mi, oprócz pana Joachima i kilku, co drabują po archiwach do historii, nie ma nikogo. A to, co się u nas historią zowie, czy nią jest w istocie? Materiał to surowy, w który nikt ożywczego nie tknął ducha. Więc myślę po cichu, naprzód uzbierać tego materiału jak najwięcej, a potem zżyć się z nim, wcielić, przetrawić go w sobie i dopiero historyję pisać. A, żebyś wiedział, dodał z zapałem, jak mi się już teraz ta moja księga dziejów wydaje cudownie piękną. Taką ona pewnie nigdy nie będzie, ale o niej marzę, jak o kochance. Potem wyznaniu, które skracam wiele, nie mówiliśmy już z nim więcej. Losy nas wkrótce rozdzieliły. Ja wyjechałem na wieś, a on z oczu mi zniknął. W lat kilku, długich i obfitych wypadki, przejeżdżając przez... dowiedziałem się przypadkiem, że Damian jest profesorem historii przy tamtejszym gimnazjum. Jakże nie wstąpić, nie pozdrowić dawnego towarzysza, nie ściągnąć dłoni, nie przypomnieć ciężkich lat próby, razem przebytych. Podbiegłem do niego. Zajmował parę pokojów w gmachu szkolnym, pełnym ksiąg i papierów. Uściskaliśmy się ze łzami. Cóż porabiasz? Co się z twoją historią stało? Zapytałem po pierwszych przywitaniach. Porzuciłeś ją? A, uchowaj Boże, zawołał. Głębiej w niej siedzę zatopiony niż kiedykolwiek. Wybrałem cudowną epokę, zakochałem się w niej, pracuję nad nią i najrozkoszniejsze dni życia mojego jej winienem. Wystaw sobie to odgrzebywanie z popiołów wygrzebywanego w nich życia i skarbów. Co chwila odkrycie nowe, błysk, cudo. Wstają mi z martwych postacie. Widzę je wyraźniej co dzień. Oblicza ich się rumienieją, usta przemawiają. Uczę się rozumieć ich mowę. Epoką tą jest panowanie Zygmunta Augusta. Wystaw sobie tło tego XVI wieku. Odrodzenie sztuki, ruch umysłów, obudzenie się chrześcijaństwa w skostniałych, zamrożonego pętach. To tło europejskiej kultury, na którym występują takie charaktery jak Zygmunt Stary, Bona, Kmitowie, Orzechowscy, nowatorowie religijni, takie kobiety jak Barbara i Jagiellonki, taki dwór. Co to za obraz, a jak obfity materiał? Żeś go zebrał? Spytałem. A nie, jeszcze tego nie mogę powiedzieć. Jeszcze mi tego nie dosyć. Jeszcze tysiące tomów zostaje do przepatrzenia, do mozolnego zbadania, ale jestem na drodze. Stosy notat leżą. A więc praca pociągnie cię jeszcze długo? Czyż ja wiem? Mnie przy niej lata upływają jak błyskawice. Rozpocząłem już redakcję kilku rozdziałów, musiałem porzucić, przekonawszy się, że o prawodawstwie, które tu ważny moment stanowi, nie jestem przygotowany mówić kompetentnie. Studiuję prawo i prawodawstwo współczesne, europejskie. Mówiliśmy potem o czym innym. W
Wieczorem profesor pokazywał mi zapisane księgi całe. Studia, cenne, ale ułamkowe. Cieszyliśmy się razem i życząc mu powodzenia, rozstałem się z nim nazajutrz rano. Było to, jeśli się nie mylę, około 1839 roku. Przeniosłem się na Wołyń i profesor Damian ze swoją historią zszedł mi z oczu. Znowu lat kilka zbiegło szybko. Mnie przy nawpół gospodarskiej, współliterackiej pracy, a światu na przebieraniu pojęć, idei, historii, współczesnej coraz nowym krojem. Jednego ranka postrzegłem pocztową bryczkę nadjeżdżającą przed gankiem. Jakież było zdziwienie moje, gdym wyszedłszy poznał, nie od razu, w bladym i zmęczonej twarzy podróżnym dawnego towarzysza. Cóż ty tu robisz? Jaki szczęśliwy traf! Zawołałem, prowadząc go do swojej przybudówki dla książek moich skleconej. Nierychło mogłem jednak dopytać się u Damiana, że jechał, korzystając z wakacji, do biblioteki, której pewne studia spodziewał się dokonać. A cóż jest historią dzieje? Pochwyciłem. A, z historią, rzekł jakby zawstydzony. Smutna to ta historia moja. Wystaw sobie, jużem był w połowie pracy, alem się w sam czas opatrzył, że się wiele pojęć i warunków zmieniło. Rosły wymagania, muszę wymyślić nad filozoficznym poglądem na epokę w harmonii będącym z dzisiejszymi wymaganiami nauki. Inaczej dzieło będzie trącić zadawniałemu teoriami. I dodał, historie teraz inaczej piszą, więcej muszę zbadać literaturę, obyczaje, kulturę narodu. To nieodzowne. To, co mam, to, co zrobił, było jakby rysunkiem. Kolorytu mu braknie. Koloryt zdobyć muszę. Mówiliśmy o tym długo. Damian westchnął. Jest to praca Penelopy. Co dziś się zrobi, jutro przebierać potrzeba, przeinaczać, wypełniać, wczorajszy trud łamać. To coś jak ten pałac Stanisława Augusta na Ujazdowie. Co miliony kosztował, co roku mury w nim łamano i w końcu król zmuszony był miastu oddać go na koszary. Żal mi było biedaka. Zawczasu siwieć poczynał, pomimo lat straconych, a on sam zachował zapał dawny dla swego ideału historii. A, te ofiary, mówił, to nic, bylebym dożył tego, ażeby zobaczył dokończoną pracę moją, taką, jaką ja ją w duszy mej noszę, pełną, wielką, piękną, cenną dla uczonych, zrozumiałą dla prostaczków, ponętną jak powieść, rozgrzewającą jak poezja, prawdziwą jak karta z życia. 2 dni zatrzymałem u siebie profesora. Tam w końcu, żem mu wyznał parę niedrukowanych ustaw Zygmunta Augusta, tyczących się zarządu ekonomii i lasów królewskich. Nareszcie pożegnaliśmy się, rozrzewieni w progu, mówiąc cicho, kto wie, czy się jeszcze kiedy w życiu spotkamy. Ale, dobre to przysłowie, góra z górą, wypadła podróż niespodziana na Litwę. I znalazłem się znowu jednego wieczora w S. Na myśl mi przyszedł Damian i jego historia. Student szedł ulicą, zapytałem go o profesora, uśmiechnął się. A, pan pyta o profesora Milczka. Jak to? Dlaczego Milczka? Bo my go tu tak nazywamy i wszyscy go tak nazywają. Rozumiem, rzekłem uśmiechając się. Profesor Damian mówić nie lubi. Tak, i to wielka szkoda, dodał cicho młody chłopak, bo mógłby wiele rzeczy daleko rozumniejszych powiedzieć do tych, co słownie żałują, ale on cały w sobie. Skromniejszego w świecie nie ma. Przestrasza go każdy, co się głośno i śmiało odezwie ze zdaniem. Już usuwa się natychmiast i milczy. Dlategośmy go Milczkiem nazwali. Mieszkał jeszcze na dawnej kwaterze. W ciągu tych kilku lat ożenił się był, a młoda żona i dzieci jego
i książki zepchnęły do jednego ciasnego pokoiku. Ubożej to jeszcze wyglądało niż kiedykolwiek, ale Damian był, choć szpakowiaciał, tyle gorąco serdeczny jak dawniej. Wśród stosów książek, które literalnie od góry do dołu izdebkę wyścielały i podłogę i ledwie na dwa z biedy krzesełka zostawiały miejsce, siedliśmy znowu gawędzić. Płacz dzieci dochodził nas z drugiego pokoju i piskliwy głos żony. Ożeniłem się, jak widzisz, rzekł. Jestem bardzo szczęśliwy. Dzieci takie ładne i żona taka dobra, a choć bieda wielka, ale czyż to tam człowiekowi wiele potrzeba? No, a historia poszła w kąt? Zapytałem. A, uchowaj Boże, cóż ty myślisz? Ideał mojego życia, jakbym ją miał porzucić? Więc powinna być skończona, odezwałem się. 20 lat pracujesz nad nią, spory to kawał czasu. 20 lat. Ale cóż to jest wobec takiego zadania? Zawołał zapalając się Damian. Wiesz, że ty, co to jest ta historia epoki, taka jaką ja ją pojmuję? Kraj nie był przecież bez związku z życiem Europy. Tętniało w niej życie, co się odegrywało gdzieniegdzie, historię wszelakich państw zbadać. Należy, aby rozumieć jego położenie i stosunki. Wystaw sobie historia Niemiec, Austrii, Mołdawii, Węgier, wszystkich mocarstw sąsiednich. Potem zmiarkowałem, że to każda najmniejsza postać własna występująca na scenę musi być scharakteryzowana dobitnie, więc historia rodzin, biografie, wizerunki. Kto pracuje nad takim relikwiarzem z mozaiki, musi sztuczki dobierać mozolnie. To prawda. A, i kiedyż? Westchnął. Koniec być musi. Zbliżam się do niego. Wstęp napisałem. Redagowałem go 6 razy. Obfitość myśli zrobiła go za rozległym. Musiałem skrócić. Chociaż wydawał mi się zbyt obcięty, rozciągnąłem go nieco. Dodałem przypiski objaśniające. Za rok przeczytałem i postrzegłem, że do niczego. Nie było artystycznej całości. Miało to postać aglomeratu. Całość musi organicznie wyglądać. Historyk potrzebuje, jak poeta, chwili natchnienia, a tu mi dzieci płaczą. Wystaw sobie w chwili, gdym kreślił z zapałem tę scenę, gdy Zygmunt August przyjeżdża z Wilna, a Bona wychodzi przy trumnie męża klęknąć u stóp syna jako króla. Stefanek mi upadł i czoło sobie rozkrwawił. Rzuciłem pióro, podbiegłem go utulić, jużem potem nigdy nie mógł wątku przerwanego pochwycić. Ale to mniejsza, dodał. Szczęśliwa chwila się znajdzie. Tymczasem coraz nowy materiał odkrywają badacze. Nie mogę przecie powiedzieć jak Werrot. Monsieur Jeffet. Muszę je wcielać do mojej pracy, a tu mi często lada głupia data całe moje pojęcie i tłumaczenie wypadków obala. Snuję na nowo. Kochany profesorze, uwielbiam twą wytrwałość, lecz pozwól sobie powiedzieć, gdybyś nie chciał koniecznie skończyć arcydzieła, już byśmy mieli choć dzieło, tak zaś nie mamy nic. Poczekajcie, przerwał Damian. Już ciż niepodobna, abym wam dał taki surowy i niedokładny zbiorek, a łataninę, jak poczciwy, zacny i kochany Gołębiowski. Ja, mówił zapalając się, ja chcę stworzyć obraz skończonej epoki. Nie epizod bez związku, wyrwany i niezrozumiały. Chcę, by moja historia odbiła przeszłość, której jest skutkiem przyszłość, której była nasieniem. Chcę być historykiem, nie kompilatorem i kronikarzem. My nie mamy dziejopisa w całym znaczeniu tego wyrazu, a ja nim być muszę. A, mój drogi, zawołałem ściskając go, bądź nim, ale prędzej, bo ja się nie doczekam twego Zygmunta Augusta, a bardzo mi pilno. No, między nami mówiąc, począł Milczek, już teraz mi niewiele zostaje.
notaty bardzo obfite, w porządku, poglądy głównie spisane, małych kilka luk, a potem wezwę się do redakcji, będąc już panem przedmiotu. Parę podróży odbyć jeszcze muszę, do Petersburga koniecznie. Rękopisów, metryki i biblioteki cesarskiej nic nie zastąpi. W metrykach są nieocenione szczegóły, trzeba je tylko umieć dobywać ze stosu słów i powodzi formuł, samą esencję. Cały wieczór przegawędziliśmy, ale już nie w pokoiku profesora, bo pani przysłała niańkę przestrzec nas, że mówimy zbyt głośno, a dzieci obok zasnąć nie mogą. Weszliśmy więc w starą kasztanową ulicę i włóczyliśmy się po niej do północy. Rano musiałem jechać dalej, a po kilkuleciach zmieniłem pobyt i znalazłem się nad brzegiem Wisły. W parę miesięcy po zagospodarowaniu się mocno mnie zdziwił jeden z kolegów wileńskich, gdy wspominając o dawnych towarzyszach nadmienił, że Milczek jest w Warszawie. Cóż on tu robi? Emeryturę dostał, a że mu tu pracować wygodniej, przeniósł się tu z rodziną. Nazajutrz byłem już u drzwi poczciwego Damiana, którego znalazłem na odległej uliczce w małym domku zainstalowanego na tyłach w bardzo niepozornym mieszkaniu. Jedna izba wydzielona przez profesorową na jego osobisty użytek przedstawiała tam sam obraz chaotyczny, co ów pokoik w S. Na wysiedzianej sofce w szlafroku łysy i siwy poczciwy Damian siedział zasłonięty foliantem, w którym dla którego wzroku z nosem utknął. Posłyszawszy chód, nie odrywając się od czytania, spytał, kto tam. Zbliżyłem się. Nierychło mnie poznał i to dopiero po głosie. Oczy już mu bardzo źle służyły. Wiesz, odezwał się, ja już dawno zbierałem się być u ciebie. To nawet na Mokotowską niedaleko, ale taki teraz jestem zajęty. No cóż, zawsze Zygmunt August? Spytałem. A cóż by innego być mogło? Odparł powoli. Zbliżam się do końca, ale wiesz, powiem ci, odczytując teraz, co sobie notował i ponadkreślał przed laty 20, znajduję to tak gorączkowym, imperatycznym, zbyt śmiałym, że do kata na nowo materiał muszę badać, aby skontrolować te sangwistyczne pomysły. Tak się historia pisać nie powinna. Właściwie ostygłszy teraz, dopiero się czuję usposobieniem do zrobienia czegoś godnego tego imienia. Kolorytowi za wiele poświęciłem, wpadłem w anegdotyczność drobiazgową. Zdawało mi się, że to lepiej wiek odmaluje, a te fraszki wielkie linie kompozycji historycznej przerywają i zasłaniają. Muszę wszystko przerabiać. Tak, tak. Ars longa, vita brevis. Jednakże, kochany mój, kończył, tej historii winienem, że mi życie przeleciało jak mgnienie oka. Dzieci powyrastały, jam się zestarzał i ani się spostrzegłem. Ale mnie, bo idzie o historię, przerwałem. A i mnie o nic więcej nie chodzi. Mam ją całą w głowie, tu. Wskazał na piersi. Czuję ją, widzę i czytam, cieszę się. I bądź co bądź, muszę to sobie przyznać, będzie opracowana sumiennie, wielostronnie. Pracuję nad nią, nauczyłem się sam bardzo wiele. Nieopłacone rozkosze winienem tej szczęśliwej myśli poświęcenia się tak pięknej opoce dziejowej. Mam tedy nadzieję, pochwyciłem, że ją wkrótce ujrzymy i pozwolisz mi, że dziś zapowiedzi ogłoszę w gazecie. Zlituj się, tego nie rób, człowiecze, zgubiłbyś mnie. Żadnych obietnic. Czekam tylko, żeby Tomicjany skończył wydawać Działszyński, bo i stamtąd jeszcze jakieś mi światełko spłynie. Potem siadam do redakcji ostatecznej. A że mam wszystko w głowie gotowe, piorunem to pójdzie. Wiesz, dodał, te ostatnie chwile, ten zgon, ten ból serca ostatniego z Jagiellonów, schodzącego bezpotomnie i szukającego lekarstwa w sokołach. Te giżanki i róże niewieście profile. Ta Anna siostra, starzejąca nad herbarzem i lekarstwy dla ubogich. Ta tłuszcza chciwych dworzan dokoła. Ten rabunek spod trumny. Co to za obrazy? Daj to Makalejowi. Zobaczysz, co to z tem zrobi. Ale ja, dodał zapalając się stary, ja będę tym Makalajem dla Augusta. Kochany profesorze,
aż mi ślinka do ust napływa, na Boga, nie dajże nam na to czekać. Ale powiadam ci, już się biorę. Niech tylko Tomicjany wyjdą, rzecz gotowa, nic nie braknie. Aneksa kazałem przypisać, jest tego nie więcej jak 600 arkuszy, bo trzeba być dokładnym i czytelnikowi postawić przed oczyma dokumenta, aby mógł z nich sobie wyrobić sąd własny. W ekonomice mej historii, mówił dalej, zachodzą jeszcze małe trudności. Są wypadki, które, ażeby w całości przedstawić, muszę ująć w jeden rozdział. Nie pilnując ściśle chronologii, to mnie martwi. Czytelnik się będzie bałamucił. Do niektórych przedmiotów wracać muszę i będę one powtarzał. A tu? Tu znowu forma. Bo przyznasz, że dzieło najznakomiciej opracowane, gdy formy nie ma, to stos kamieni tylko. Trzeba być artystą i architektem. Bez tego nic, prawda? Milczałem. On ciągnął dalej. Zawczasu też należy przewidzieć, co powie nasza krytyka. Jeśli zbyt literacką szatą odzieje moją historię, powiedzą, żem romans stworzył, choć słowa nie zmyślę. Jeśli napiszę sucho, nikt tego nie przeczyta. Dla jednych to będzie za mądre, dla drugich za lekkie. Koniec końców Bartoszewicz skonsultuje, że materiały nie są jeszcze dosyć przedwstępnie ociosane i że zawczas budować. Gdy pomyślę, kto trud lat 30 sądzić będzie, w gazetach, w pismach, kto go oceni, kto go przeczyta z uwagą, ręce mi opadają. Oto student, który niemieckiej akademii, odkrywszy datę jedyną omylną w druku, pozwie mnie o niedokładność. A felietonista z treści rozdziałów potępi plan i, jeśli pierwsza krytyka będzie choć głupia, a śmiała i ostra, dzieło przepadło. Wrażenie jej zostanie, przytem i imię nieznane, a tu powag tyle. Spuścił głowę. Ale pomimo to kończyć trzeba. Po tej rozmowie w rok szedłem za trumną dawnego towarzysza na Powązki, myśląc sobie po drodze, co też z tą lat z górą 30 pieczoną historią się stało. Trzeba było dać czcigodnej wdowie ochłonąć z żalu. W kilka więc dopiero miesięcy zapukałem do drzwi jej nieśmiało. Zajmowała to samo mieszkanie. Pokój Milczka był zamknięty, przyjęła mnie w małym, bawialnym, zagraconym i biednym krajano dla dzieci sukienki żałobne. Zacząłem od ubolewania i kondolencji. Ach tak, odezwała się z płaczem. Poczciwy mój Damian odpoczywa. Dobry, zacny był człowiek. Ale pewnie, jakże on nas zostawił. Dla tej swojej nieszczęsnej historii poświęcił wszystko. Cóż się z nią stało? Książki Żydom sprzedałam, odezwała się profesorowa, bo to były rupiecie niewiele warte. Tylko tak obałcony człowiek, jak ten biedny Damian, mógł do niego jakąś przywiązywać cenę. A rękopisma? Dodałem z przestrachem. W czasie pogrzebu jeszcze część spaliła, obojętnie odpowiedziała profesorowa. A że mi te śmiecie zwalało dużo miejsca, więc i resztę rzuciłam do pieca, bom już i patrzeć nie mogła na te papieżyska, dla których my wpadliśmy ofiarą. Taki był koniec pracy mojego profesora. Zamówcie zań wieczne odpoczywanie. W jednym z nim grobie i Zygmunt August spoczywa. Drezno, 15 sierpnia 1872 rok. Józef Ignacy Kraszewski, profesor Milczek. Czytał Patryk Chmura.